Witajcie! Dzisiaj zabieramy Was na wirtualną wycieczkę do jednego z najpiękniejszych zamków na Białorusi, Zamku Nieśpiesz. Położony w malowniczej okolicy, ten XVII-wieczny zamek zachwyca swoim architektonicznym pięknem i bogatą historią. Przygotujcie się na niezapomniane widoki i fascynujące opowieści. Powstanie murowanego zamku związane jest z działalnością Mikołaja Radziwiłła. Uznał, że książęca rezydencja powinna być zdeterminowana swoją potęgą, spełniać współczesne wymagania fortyfikacyjne i dobitnie ukazywać wielkość rodu Radziwiłłów. Dlatego zamiast odbudowy starego drewnianego zamku, książę rozpoczął budowę nowego na półwyspie utworzonym przez dwa sztuczne jeziora na rzece. W czasie swojego istnienia zamek był wielokrotnie oblegany przez wojska rosyjskie i szwedzkie. Nowo wybudowany zamek stał się jedną z najlepiej ufortyfikowanych twierdz Wielkiego Księstwa Litewskiego. W planie miał kształt czworoboku, otoczonego wysokim wałem z basztami na narożach i fosą. W obrębie zamku znajdował się pałac książęcy, arsenał, kamienica ze strażnicą, koszary, odlewnia, magazyny z prowiantem, piekarnia oraz więzienie. Do zamku prowadził drewniany most, który w razie potrzeby można było łatwo zniszczyć. Na bastionach ustawiono około 30 dział, co pozwalało na utrzymywanie dużej siły ognia. To wszystko sprawiało, że zamek był praktycznie nie do zdobycia. Zamek jest obecnie centrum życia kulturalnego. Książęca rezydencja posiada specjalną salę teatralną, kaplicę i bogatą bibliotekę. Najważniejszą atrakcją zamku jest złota sala, która posiada 6-metrowe sufity, marmurowe kominki i parkiet ze szlachetnego drewna. Konserwatorzy przywrócili jak najdokładniej jej wygląd z XVIII wieku. Salę zdobią złocone herby i empirowe meble. Znajdują się w niej także oryginalne lustra, które wróciły na swoje miejsce po tym, jak zostały wywiezione do Teatru Kupały. Parki wokół zamku to prawdziwe dzieła sztuki ogrodowej. Na terenie czterech parków, specjalnie odnowionych dla gości, organizowane są wycieczki z różnymi trasami. Każdy z nich jest unikalny i niepowtarzalny, ma swój styl i charakter. Japoński ogród jest bardzo dekoracyjny. Rośnie w nim wiele kwitnących drzew i krzewów takich jak wiśnie, śliwy czy morele. Zachowały się niektóre stare nasadzenia. Można zobaczyć w nim również dużą altanę, która pełniła funkcję domku herbaty dla Radziwiłłów. W starym parku wiele rzeczy zachowało się w pierwotnej postaci. Można tu zobaczyć drzewa, których wiek przekracza 150 lat, oraz historyczną aleję, gdzie postawiono popiersia znanych osobistości. Park Angielski oferuje wspaniałe widoki na pałac, który przyciąga tłumy turystów. Można tu wypożyczyć rowery i cieszyć się pięknymi krajobrazami, zaprojektowanymi przez lokalnych ogrodników. Ogródek Marysi to miejsce pełne historii i romantyzmu, które przypomina tragiczną miłość jednego z członków rodziny Radziwiłłów. Na końcu ogrodu znajduje się piękna wyspa, na której stoi pomnik kochającej pary. Historia zamku jest owiana legendami, a jedna z nich opowiada o czarnej damie, czyli Barbarze Radziwiłłównie, żonie władcy Litwy i Polski, Zygmunta II Augusta. Według legendy, król chciał przywołać ducha swojej zmarłej żony poprzez alchemiczne sztuczki, używając lustra. Jednak kiedy dotknął ducha, urok został złamany, a duch czarnej damy zaczął przemierzać zamek w żałobnych szatach. Mówi się, że czarna dama pojawia się, aby ostrzec przed niebezpieczeństwem, a ostatnio widziano ją przed pożarem zamku w 2002 roku. Zamek zlokalizowany jest w malowniczej okolicy, otoczonej parkiem i stawami. Poza tym w okolicy znajduje się wiele innych atrakcji turystycznych, takich jak pałac w Radziwiłłowie czy zamek w Mirze. Nieśpiesz został uznany za kulturalną stolicę Białorusi. Jeśli planujesz odwiedzić to miejsce, najwygodniej jest przyjechać samochodem, choć istnieje także możliwość dojazdu autobusem z Mińska, co zajmuje około 3 godzin. Aktualnie zamek jest otwarty codziennie przez 9 godzin dla zwiedzających. Co sądzicie o zamkach? Czy lubicie słuchać o ich historii i legendach? A może macie swoją ulubioną opowieść? Jeśli spodobał Wam się ten film, to prosimy o polubienie go i subskrybowanie naszego kanału. Chcemy dostarczać Wam jak najwięcej ciekawych i wartościowych treści. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie.